Ignacy Karpowicz, Sonika. Sonia zamknęła oczy. Powieki trzepotały. Jakby ostatni raz, odgrywając walkę sprzed dziesiątków lat. Walkę zakończoną już, przeżytą, odmierzoną, zapisaną i ukaraną, choć sprawiedliwość to nie jest ludzkie słowo. Nie umiałam przestać. Patrzyłam na Joachima. Pływałam w wodzie jego oczu. Dotykałam ziemi jego skóry. Wychudł i się postarzał. Pół klęczał nade mną. Stało się. Zdarza. Stało się. Zanurzałam się w każdej zmarszczce. Potykałam o przebarwienia skóry. Przekraczałam nabrzmiałą żyłę skroni. Śledziłam pojedyncze siwe włosy. Pionowe linie na czole. Nagłe kurze łapki w kącikach. Spierzchnięte wargi. A potem zaczęłam płakać. Stało się. Zdarza się. Byłam jak niewyczerpana studnia. Jak złe i głębokie źródło. Jak dzikie mięso rosnące przeciwko i wbrew. Płakałam i płakałam. Miałam kogo opłakiwać. Rząd mogił. Obok położył się Joachim. Objął mnie. Leżeliśmy obok siebie. Płakałam ze szczęścia i nieszczęścia. Czułam to, co czuje bohater historii, gdy dociera do zakończenia. Wiedziałam, że zakończenie będzie straszne, że pewnie nie przedrę się przez ostatnią kropkę. Wiedziałam. Nim jednak koniec się wydarzy, mieliśmy przed sobą kilka akapitów. Szczęśliwych akapitów. Szczęśliwych, bo on mnie odnalazł. Bo występowaliśmy wspólnie w zdaniach. Leżeliśmy obok siebie jak na desce obrazu, nieruchomo, on i ja. Pomiędzy nami Mikołaj, teraz cichy i uśpiony. W tle ziemia z kępkami trawy. Mój szary kaftan i jego czarny mundur. Borbus i Wasyl, srebrne litery i podwójna błyskawica. Leżeliśmy obok siebie, a ja powoli się uspokajałam. Wiedziałam, że już nic nie da się zrobić. Stało się. Zdarza.